Hipo, ten Ford wydaje się nieco przymały. Dla mnie jest lacej w sam las. Albo nie. Aby powiększyć Ford Boom, musimy znaleźć coś innego do budowy ścian. Co powiecie na opony? Mam ich tu całe składowisko. To wyjątkowo świetny pomysł. Poprawię projekt i dodam opony do ścian. Wewnątrz Fordu jest teraz mnóstwo miejsca. Wybaczcie mi, ale zerknę na zewnątrz. Sprawdzę, czy nadal trwa burza. Trwa. Więc wygląda na to, że zostajemy w środku. Teraz musimy narzucić koc na opony i poduszki, by powstał sufit. Ptasynka się tym zajmie. O-o, przez to, że powiększyliśmy nasz Ford, ten kocyk stał się za mały. Więc będziemy musieli uszyć większy. A niby jak mamy to zrobić? Zszywając wszystkie materiały, które uda się znaleźć. Na poszukiwania! Ale flajda! To jak szukanie skarbu. Myślicie, że tyle materiału wystarczy? Mam nadzieję. Grupcia poświęca na to swój ulubiony kosyk. Dobra robota, ekipo. Jak szyję je wszystkie razem, będziemy mieć naprawdę duży koc. Gotowe! Doskonale, Polki. Dobrze, czas spróbować jeszcze raz. Jeszcze troszkę. Kocyk jest idealny. Ale czad! Sufit jest gotowy. Na zewnątrz jest cicho. Chyba przestało padać. Burza pewnie minęła. Minęła? Nie wiem. Więc wróćmy do budowy fortu. Czas przynieść poduszki i migoczące światełka. Wybacz, Max. Właściwie to całkiem miłe. Porki, przynieś przekąski i gry, a my rozwiesimy światła. Jasne, Max. Patrzcie na to. Dobrze, Olu, skoro tak właśnie chcesz grać? Grać? Kocham gry! Skrójka! Bitwa na poduchy! Oni tak dobrze się bawią. Chyba lepiej posłucham własnej rady. Piany czacza czasem się zmienia. To normalne.